TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No dziwny mecz, bo na pewno nie zaczęliśmy go tak, jak sobie planowaliśmy, bo praktycznie tuż po pierwszym gwizdku sędziego tracimy bramkę na 1-0. Myślę, że w to graj było zespołowi ze Zdzieszowic, bo później bronili się nisko i bardzo skutecznie. Ta pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu, bo chcieliśmy strzelić bramkę na 1-1, doprowadzić do wyrównania, bo wiedzieliśmy, że w drugiej połowie gdzieś tam fizycznie będziemy mieli przewagę i będziemy się starali grać o zwycięstwo. W pierwszej połowie nie udało się wyrównującej bramki zdobyć, no ale nic, zaczęła się druga połowa, nieszczęśliwy karny, który na pewno będziemy sobie analizować i na pewno duże słowa uznania za to, jak zareagowaliśmy grając w 10 i doprowadzając do wyrównania, do wyniku 2-2. A w tym momencie, gdy przegrywaliście 2-0, myślisz, że to kibice wam też tutaj pomogli, odegrali jakąś główną rolę w tym? Znaczy, no ja już mówiłem przed meczem, że bardzo, bardzo się cieszymy z tego, że wreszcie będziemy mogli zagrać przy pełnych trybunach, że kibice wrócą, bo tak jak mówiłem, że w ciężkich sytuacjach na pewno ich pomoc z trybun jest nieoceniona i to się dzisiaj potwierdziło, bo są momenty kryzysowe, zespołowi może nie iść, może być jakiś splot nieszczęśliwych wypadków, a gdzieś trybuny potrafią wykrzesać dodatkową energię i myślę, że dzisiaj gdzieś to tutaj byliśmy wszyscy naocznym tego jakby świadkami, że tak to wygląda. Cieszymy się, że te następne trzy mecze będziemy również tutaj grali i ludzie przyjdą.